Szanowni Państwo, rozpoczynam kolejny temat. Temat dotyczący tym razem przygotowania obiektu w kontekście zamachów masowego zabójcy i sytuacji zakładniczej i napadu. Są to wszystko zamachy, które są ze sprawcą, których mamy do czynienia ze sprawcą, który używa broni palnej, niebezpiecznych narzędzi. Ktoś powie, no tak, w Polsce do tych zamachów nie będzie dochodzić, bo my nie mamy tak powszechnego dostępu do broni jak w Stanach Zjednoczonych na przykład. No też bzdura. Zwróćcie uwagę na statystyki, ja to w swojej monografii podejmuję. Zobaczcie, jak w ostatnich kilku latach wzrosła znacznie liczba wydanych pozwoleń do celów kolekcjonerskich. To są tysiące ludzi, którzy mają dostęp do broni, nie muszą przechodzić niesamowitego przeszkolenia, nie muszą wykazywać się w policji potrzebą czy usprawiedliwiać potrzeby do celów obronnych, a dostają broń, której można użyć, tak samo jak broń bojową. Zatem to jest obszar, który... Ja nie mówię, że wszyscy kolekcjonerzy to bandyci, no w żadnym wypadku. Natomiast istnieją możliwości pozyskiwania broni palnej w Polsce i w zasadzie nie są obwarowane nie wiadomo jaką procedurą. Panie Jarku, ja cały czas mam udostępniony ekran przez Pana, bo cały czas jest Pan oznaczony żółtą ramką, także prosiłbym to zrobić. Zatem zaczynamy, Szanowni Państwo. Jak się przygotować do takiego potencjalnego zamachu masowego zabójcy czy sytuacji zakładniczej? Też kilka pytań i obszarów problemowych. Po pierwsze, czy należy zabezpieczać obiekt przed wejściem uzbrojonych osób? Tak, oczywiście też analiza ryzyka. Tutaj na czacie pytacie, no ja, czy rekomendujecie Państwo, żeby rodzice nie wchodzili do szkół, żeby odbierali dzieci w drzwiach, żeby obcy nie chodzili po obiekcie? Jak najbardziej tak, bo minimalizujemy w ten sposób ryzyko, abstrahując od zamachu. Ale to są różnego rodzaju inne zagrożenia, uprowadzenia dzieci, które też mogą mieć miejsce. Ze względów nawet higienicznych, ten COVID też nas nauczył wielu dobrych praktyk. Czy każdy może być sprawcą? Tak, bo co z tego, że my zatrzymamy rodziców, zatrzymamy potencjalnych sprawców przed szkołą, jak sprawcą okaże się uczeń? To oczywiście jest możliwe. Jak alarmować o zagrożeniu w deficycie czasu? Też bardzo ważne pytanie, ponieważ gdy sprawca nam zaczyna strzelać na dole, a my zarządzamy obiektem, jak my mamy alarmować ludzi? O tym też za chwilę powiem. I czy faktycznie mamy do czynienia z ewakuacją, czy jest to już tylko ucieczka, często chaotyczna przed sprawcą? Chciałbym też zwrócić uwagę, jak alarmować o zagrożeniu w deficycie czasu ma też ujęcie takie, jakim sygnałem, bo tutaj na czacie pisaliście, a jak będziemy alarmować o zagrożeniu bombowym zamiast zagrożeniu pożarem, to ludzie wpadną w panikę. Jasne. Natomiast pytanie, jak alarmować w przypadku zamachu masowego zabójcy? I niestety wiadomość jest fatalna. Nie mamy żadnej rekomendacji ze strony Instytucji Bezpieczeństwa Publicznego na temat, jak alarmować w przypadku zamachu masowego zabójcy. Natomiast dobre praktyki zachodnie, dobre praktyki już polskie pokazują i nawet wytyczne, które zostały wydane dla szkół, dla tej jednej kategorii obiektów, wskazują, że należy skonstruować sygnał dedykowany masowemu zabójcy. I my to jako Safety Project też rekomendujemy, budujemy takie sygnały alarmowe, bo Szanowni Państwo, jeżeli my włączymy sygnał alarmowy pożarowy, a sprawca znajduje się na dole, zażyna ludzi nożem albo maczetą, siekierą, to ci wszyscy ludzie wybiegną ze swoich pomieszczeń na plac apelowy, bo tam na przykład jest miejsce zbiórki i wpadną w ręce tego sprawcy. Bzdura, tak nie wolno robić. Mamy ogromny deficyt i niedociągnięcie w tym zakresie. O charakterze systemowym, to po prostu trzeba rozwiązać systemowo, jakimś zarządzeniem, rozporządzeniem, ujednolicić to po prostu. Niech to zafunkcjonuje, bądźmy bezpieczni w obiektach, bo taki deficyt może nas słono kosztować, gdy do zamachu w Polsce dojdzie. Ewakuacja czy ucieczka, to już mówiłem, kampania 4U, czy naprawdę powszechna? Ja naprawdę biję brawo i współpracuję z Centrum Prewencji Terrorystycznej w wielu obszarach. Wspaniali eksperci, wspaniała inicjatywa, ale jak pytam moich studentów, czy wiedzą, co to znaczy 4U, to w większości przypadków oni mówią nie. I nie chodzi o to, że mam słabych studentów, tylko bardziej chodzi o to, że ta jednorazowa akcja jest niewystarczająca w mojej ocenie. W mojej ocenie wszyscy powinniśmy się włączyć w promocję tej kampanii. Ona nie jest dla
zrobiona dla CPT, ona jest zrobiona dla nas, więc dzielmy się tymi materiałami, przekazujmy je, te filmy, które zrobiło CPT ABW, zróbmy z tej kampanii kampanię powszechną, dzięki nam wszystkim. Co w przypadku, gdy zagrożenie będzie na zewnątrz? No właśnie, czy mamy procedurę, czy mamy reagowanie, czy mamy modele zachowań wtedy? I czy i jak szkolić z reagowania na zamachy dzieci? Też spotykałem się z takimi opiniami ze strony rodziców, czy nauczycieli nawet, że nie chcemy pokazywać dzieciakom reagowania w przypadku masowego zabójcy, bo im pokażemy, że w ogóle można tak atakować. Ja myślę, że dzieciaki doskonale wiedzą, że tak można atakować na bazie filmu. Modele zachowań, bo mówimy tutaj o przygotowaniu przez zarządzających. W tej chwili funkcjonują trzy główne modele zachowań. Ten CPT ABW, czyli to 4U, uważaj, uciekaj, ukryj się, udaremni atak. Ja mocno rekomenduję i my jako eksperci Safety Project rekomendujemy ten model. Uciekaj, ukryj się, walcz, uciekaj, ukryj się, informuj. Oczywiście możemy dyskutować nad ideą, nad trafnością wprowadzania kolejnego, ale nie dyskutujmy. Wprowadziła to Instytucja Bezpieczeństwa Publicznego, upubliczniajmy, korespondujmy, róbmy szkolenia pod to 4U właśnie. Jedna bardzo ważna rzecz, zwróćcie uwagę na to, na rozróżnienie idei sytuacji zakładniczej i masowego zabójcy. Symptomy zamachu bardzo często są takie same, a zachowanie w kontekście masowego zabójcy, a sytuacji zakładniczej jest zupełnie różne. Dlatego też ważna z perspektywy ofiary jest identyfikacja tego, jaki ma charakter zdarzenie. Czy faktycznie jest to masowy zabójca, czy jest to sytuacja zakładnicza, sprawca będzie negocjował, nie chce nas zabijać, warto wykonywać jego polecenie. To jest szalenie ważne w pierwszych chwilach reagowania. Wreszcie obowiązki zarządzającego. Szanowni Państwo, tak samo, analiza ryzyka, ocena wrażliwości na zamach. I też możemy dyskutować nad temat tego, czy jesteśmy w stanie to matematycznie wyliczyć. Tak, jesteśmy, ponieważ przyjmujemy, że zamach w Polsce może się zdarzyć. W zagrożeniach asymetrycznych trudno nam przewidywać to, co powiedział Jarek Jaźmiński przed chwilą, że do zamachu doszło w Berlinie. Kto przeanalizował ryzyko zamachu na WTC? Czy ktoś w ogóle to uprawdopodobnił? Uderzenie dwóch statków powietrznych, wieże i tak dalej, kolejny w Pentagon? No nikt tego nie przewidział, nikt tego nie wyliczył matematycznie. To wykracza poza tradycyjną analizę ryzyka. Konflikt asymetryczny ma to do siebie. Zatem przyjmujemy, że zamach może się zdarzyć. Oczywiście w rejonach o wyższym zagrożeniu terrorystycznym prawdopodobieństwo jest wyższe, u nas jest mniejsze. Ale może to być sprawca niepoczytalny, może to być sprawca kryminalny, może to być sprawca pod wpływem środków narkotycznych. Zatem nie wykluczajmy niczego. Określmy zasady korzystania z obiektu. Możemy, nie wiem, tabliczki powiesić, zakaz wnoszenia materiałów niebezpiecznych, narzędzi niebezpiecznych na drzwiach. Możemy kontrolować wybiórcze osoby wchodzące do obiektu. Możemy wprowadzić różnego rodzaju obostrzenia. Na przykład pracując jako ekspert dla CPT ABW współpracowałem w zakresie opracowania rekomendacji zaleceń dla obiektów administracji publicznej. Na stronie CPT znajdziecie takie rekomendacje, pokażę je później, gdy będę omawiał projekt. Wyznaczcie liderów bezpieczeństwa w swojej organizacji, przeszkolcie ich specyficznie, postawcie im zadania w określonych zdarzeniach typu masowy zabójca czy materiały wybuchowe. Opracujcie procedury postępowania na masowego zabójcę, sytuację zakładniczą, napady i określcie sygnały ostrzegania, alarmowania i ewakuacji. To, co powiedziałem, to jest kluczowe. Wreszcie przygotujcie miejsca ewakuacji, sposób zabezpieczenia obiektu, nawiążcie współpracę z policją. Takie też pytanie było na czacie. A jak zrobić, żeby policja współpracowała? Najprościej, napiszcie pismo. Napiszcie, Szanowni Państwo, pismo. Instytucje publiczne mają to do siebie, że powinny odpowiadać na pisma. Zatem napiszcie pismo z prośbą o skierowanie osoby. Policja ma w swoich zadaniach ustawowych profilaktykę. Pomoże Wam na pewno. Możecie napisać do CPT ABW, też Wam pomoże. Możecie wreszcie napisać do Safety Project, też Wam pomoże. Określić sygnały ostrzegania, alarmowania. Przygotować miejsce ewakuacji. Podać powyższe weryfikacji, to co też jest bardzo ważne. Jeżeli wymyśliliśmy sobie, że coś ma działać, to sprawdźmy, czy działa. Jeżeli już sprawdziliśmy, to oczywiście szkolenie. I nie będę znowu powtarzał tych dobrych praktyk, bo o szkoleniu będziemy rozmawiali w oddzielnym wystąpieniu. Pokażę Wam materiał tradycyjnie. Też proszę o potwierdzenie, czy materiał będzie widoczny. Mam nadzieję, że mi się uda to zrobić. I teraz już powinniście widzieć. Jest w porządku, jest widoczny.
Szanowni Państwo, zdarza się, że opcja uciekaj nie jest możliwa, zatem przyjmujemy koncepcję ukryj się. Na etapie ukryj się wykorzystujemy to, co daje nam pomieszczenie. Robimy wszystko, żebyśmy byli niewidzialni, niewidoczni dla sprawcy. Zobaczmy, jak robią to nasi urzędnicy w pomieszczeniu w obiekcie użyteczności publicznej. Nikola, mam prośbę, odczytaj mi umowę z energetyką. A ciebie, Kamilo, poproszę o... Przygotujcie się na wypadek, kiedy drzwi się otworzą. Przygotujcie, dajcie mi czas na zablokowanie drzwi. Dobra, drzwi zablokowane. Wyłączcie telefony, a ty zgaś światło. Zgaś światło. Cicho. Szanowni Państwo, widzieliście film, który film instruktażowy, film szkoleniowy z obszaru ukryj się. Oczywiście tych filmów mamy mnóstwo, tych materiałów mamy mnóstwo. Oczywiście też możemy dyskutować z wielu ekspertów, tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, czy ktoś się zachował dobrze, czy źle. Natomiast przygotowując swoje modele zachowań, przygotowując swoje rekomendacje, zwróćcie uwagę na szczegóły. Jeżeli popatrzymy na rekomendacje najczęściej stosowane, to jest zabarykaduj drzwi. Natomiast drzwi wewnętrzne w Polsce otwierają się z reguły na zewnątrz i zabarykadowanie czy zatarasowanie drzwi niewiele pomoże. Dlatego tutaj na filmie macie technikę wykorzystania paska i przytrzymywania drzwi paskiem. My to przećwiczyliśmy praktycznie, to się da zrobić i to działa. I to działa dosyć skutecznie. Także zachęcam do budowania dobrych praktyk w zakresie reagowania na zamachy. To wszystko jest do zrobienia, to wszystko jest ważne bez względu na ocenę subiektywną naszą ryzyka. Po prostu warto to zrobić. Takie szkolenia budują też relacje w zespole. To po prostu można zrobić nawet z tego powodu.